Karolina Kamińska, witam Państwa we wtorek 29 sierpnia i zapraszam na Telefakty. Spółdzielnia Krzemionki nie zrezygnuje z dociepleń i walczy o unijną dotację. Jeżeli po prostu Urząd Marszałkowski odmówi nam, czyli pójdziemy do sądu, ale docieplać zaczniemy z naszych pieniędzy. PFRON dofinansuje placówki opiekuńczo-wychowawcze. W placówce w Małachowie, tak i w placówce w Denkowie przybywają dzieci z niepełnosprawnościami, więc tego typu zakupy są po prostu niezbędne. Miejska Biblioteka Publiczna zakończyła wakacje. Wszyscy wakacje kończą na swoich piknikach. My dzisiaj też. Czwarta akcja, czwarte przedstawienie teatralne. Dzisiaj Calineczka, artyści z Krakowa. Dziś radni powiatowi i miejscy spotkali się na sesjach niemal w tym samym czasie. Samorządowcy powiatu ostrowieckiego dyskutowali m.in. o zmianie lokalizacji specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Natomiast radni miejscy mieli do podjęcia kilka uchwał o zakupie przez gminę gruntów w rejonie ulic Gulińskiego i Samsonowicza. Jako pierwsi obrady zaczęli radni powiatu ostrowieckiego. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały wprowadzające zmiany w budżecie powiatu, czy przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie w kościołach w Grzegorzowicach oraz Denkowie. Najwięcej emocji mogła jednak budzić uchwała o przenosinach specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego z obecnej siedziby przy ulicy Gulińskiego do Bursy Szkolnej w osiedlu Słonecznym. W ten sposób uniknie się zbędnych kosztów związanych z remontem obecnej siedziby ośrodka i w definitywny sposób zostanie rozstrzygnięty problem fatalnych warunków, w jakich funkcjonuje ta placówka. Natomiast na sesji Rady Miasta radni mają przyjąć kilka uchwał zarówno o zakupach, jak i sprzedaży przez gminę nieruchomości gruntowych. Gmina planuje zakupić na przykład grunt przy ulicy Samsonowicza i Gulińskiego, a sprzedać działki przy ulicy Sienieńskiej. Na sesji radni miejscy mają też przyznać dotacje na prace konserwatorskie kościoła w Denkowie i dokonać korekt w tegorocznym budżecie Ostrowca. Docieplenie z własnych funduszy, ale i walkę w sądzie zapowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki po tym, jak wniosek na takie prace został odrzucony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Jeszcze w połowie roku podczas walnego zgromadzenia mieszkańców wiceprezes spółdzielni Krzemionki przekonywał, że po wstępnym zaopiniowaniu wniosku dofinansowanie z unijnych środków termomodernizacji budynków wielorodzinnych w osiedlu Rosochy 8, 9, 10, 74 i 79 jest niemal pewne. Myśmy jeździli, właśnie o to chodzi, że najdziwniejsze jest to, że myśmy poprawki nanosili. Dwukrotnie byliśmy w Kielcach i myśmy te poprawki, które Urząd Marszałkowski nam zarzucił, myśmy uzupełnili wszystko. Niestety wniosek spółdzielni Krzemionki, która jako jedyna z Ostrowca i jedna z kilku w regionie ubiegała się o taką dotację, w ostatecznej fazie został rozpatrzony negatywnie. Powodem odrzucenia wniosku miało być niedopełnienie przez spółdzielnię względów formalnych. To miała być ocena merytoryczna, a nie formalna. My ocenę formalną żeśmy przeszli, a tu w odmowie, w tym piśmie z Urzędu Marszałkowskiego wyraźnie jest, że nie spełniliśmy pod względem formalnym, a formalnie to myśmy już przeszli to i dlatego nie rozumiem takiego stanowiska Urzędu Marszałkowskiego. Głównym powodem nieprzyznania dotacji miał być brak wystarczającego poparcia ze strony mieszkańców, a dokładnie brak podpisów osób mieszkających w budynkach, które mają być docieplane. We wcześniejszych wymogach było tak, że mamy większość podpisów zebrać od mieszkańców, a teraz nam przyszła odpowiedź, że musimy 100% podpisów zebrać. Jest to niemożliwością, bo są zgony, są ludzie za granicą. Skąd my mamy 100% podpisów? Jeżeli nie było pod względem formalnym tego wymogu, to dlaczego pod względem merytorycznym nam odrzucają? Władze tej ostrowieckiej spółdzielni mieszkaniowej nie zamierzają jednak zaprzestać starań zarówno o unijną dotację, jak i przeprowadzenia samej inwestycji. Docieplanie wieżowców zamierzają finansować z własnego budżetu, natomiast o dotację planują walczyć nawet drogą sądową. Odwołujemy się i będziemy walczyć. Jeżeli po prostu Urząd Marszałkowski odmówi nam, czyli pójdziemy do sądu, ale docieplać zaczniemy z naszych pieniędzy. Te dwa wieżowce i ta podkowa 8, 9, 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki z unijnego dofinansowania chciała pozyskać niespełna 3 miliony złotych. W przypadku negatywnych rozstrzygnięć inwestycja związana
związana z dociepleniem grupy budynków w osiedlu Rosochy ma być w całości sfinansowana z funduszy spółdzielni. Policjanci z ostrowieckiej komendy zatrzymali 4 nieletnich w wieku od 9 do 15 lat, podejrzanych o włamanie do domu. Sprawcy w drugiej połowie sierpnia wynieśli z domu należącego do 49-latki telewizor, laptop, konsolę do gier i kombinezon do nurkowania, powodując straty w wysokości 4400 zł. Drugi raz próbowali okraść ten sam dom w miniony piątek, wynosząc 3 nagrzewnice i wiatrak. Zamierzonego celu jednak nie osiągnęli, gdyż zostali zatrzymani. Teraz zajmie się nimi sąd rodzinny dla nieletnich. Nowy bus w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Małachowie i winda dla placówek Nasz Dom w Denkowie. Samochód i zewnętrzna platforma zakupione zostaną dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To będą długo wyczekiwane zakupy. W Małachowie i w Denkowie, w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dzięki dofinansowaniu z PFRON-u podopieczni będą mogli korzystać z udogodnień, a to za sprawą mikrobusu i windy. W placówce w Małachowie, tak i w placówce w Denkowie przybywają dzieci z niepełnosprawnościami, więc tego typu zakupy są po prostu niezbędne. Samochód, z którego obecnie korzystają podopieczni placówek w Małachowie, to wysłużone auto. Potrzeba jego zmiany widoczna jest od dawna. Bus prawie 15-letni, no niestety często szwankuje z tego, co wiem, wymagał wymiany. Akurat tutaj nadarzyła się okazja, że stowarzyszenie mogło skorzystać z dofinansowania. Przychylność ze strony władz powiatu, również ze strony oddziału świętokrzyskiego PFRON sprawiła, że to zostanie zrealizowane. Stowarzyszenie Razem na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Małachowie z PFRON-u otrzyma nieco ponad 67 tysięcy złotych. Jest to 70% wartości mikrobusa, o którego stowarzyszenie się ubiegało na początku tego roku. Tutaj w tym przypadku stowarzyszenie otrzymało z PFRON-u maksymalną kwotę dofinansowania, która stanowi 70% całej inwestycji, całego zakupu. Zgromadzenie sióstr franciszkanek rodziny Maryi, które prowadzi niepubliczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą Nasz Dom, na zewnętrzną platformę windę dostanie prawie 67,5 tysiąca złotych. Jest to kwota, która stanowi z kolei 50% całej inwestycji, całego zakupu, ponieważ tak jest to uregulowane w przepisach, które stanowi PFRON. Brakującą kwotę do zakupu windy i busa pokryją organizacje prowadzące placówki. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim spektaklem teatralnym pod tytułem Calineczka pożegnała tegoroczne wakacje. W okresie wolnym od szkoły pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej starali się zapewniać, przede wszystkim kulturalnie, ten czas najmłodszym mieszkańcom Ostrowca. Wakacje 2017 roku dobiegają końca. Kończą się też wakacje z biblioteką, której dyrekcja i pracownicy w okresie wolnym od szkoły podejmowali szereg działań, aby umilić ten czas, szczególnie najmłodszym mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego. Wśród zaproponowanych atrakcji w lipcu i sierpniu na ulicy Wardeńskiego w ogrodzie i budynku biblioteki odbywały się spektakle teatralne. Wszyscy wakacje kończą na swoich piknikach. My dzisiaj też czwarta akcja, czwarte przedstawienie teatralne. Dzisiaj Calineczka, artyści z Krakowa przyjechali. Pogoda taka zmienna, dlatego postanowiliśmy zrobić to przedstawienie w naszej czytelni. Tradycyjnie chętnych jest bardzo, bardzo dużo, sala pełna. No mam nadzieję, że to będzie taki miły akcent na zakończenie wakacji. Wysoka frekwencja na spektaklach teatralnych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną świadczy o tym, że w mieście jest zapotrzebowanie na wydarzenia, za sprawą których ostrowczanie są bliżej kultury. Akcji w naszym mieście jest bardzo, bardzo dużo skierowanych do różnego odbiorcy, no ale biblioteka tradycyjnie od wielu już lat stara się też dzieci przyciągnąć na tego typu przedstawienia teatralne. No i dzisiaj kończymy. Z końcem wakacji można też przyjrzeć się statystykom wypożyczanych w tym okresie książek. W letnich miesiącach filię miejskiej biblioteki najchętniej odwiedzała młodzież. Wakacje zawsze się cieszą takim dosyć dużym wzięciem, jeśli chodzi o czytelnictwo. Widać, że wtedy czyta więcej dużo ludzi młodych, którzy mają więcej
czasu na swoje lektury. Być może wtedy lektury szkolne są odłożone troszeczkę na półkę ad acta, natomiast czytają dużo. Widać, że ludzie czytają też, bo mamy nowości. Jak często podkreślamy, tak naprawdę raz w miesiącu dokonujemy dosyć dużego zakupu książek, także zapraszamy po nowości. Ludzie sięgają do bardzo różnorodnej literatury. A z nowym rokiem szkolnym, oprócz nowości na półkach, pojawią się też nowe atrakcje i ciekawe wydarzenia oferowane przez pracowników biblioteki, a skierowane do czytelników w każdym wieku. Na koniec Telefaktów Sport. Podopieczni trenera Tadeusza Krawca z kolejnym zwycięstwem. Tym razem na wyjeździe pokonali Spartakusa Aureus Daleszyce 2-1, zyskując tym samym tytuł wicelidera tabeli. Tuż przed przerwą uderzeniem głową wynik otworzył Michał Janik. Niespełna kwadrans po wznowieniu gry wyrównał Mateusz Zawadzki, który precyzyjnym strzałem z dystansu pokonał Konrada Zacharskiego. Na 10 minut przed końcem zdezorientowanego golkipera gospodarzy pokonał Kamil Łokieć, którego gol dał 3 punkty pomarańczowo-czarnym. I tą sportową informacją kończymy dzisiejsze wydanie Telefaktów. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro o godzinie 17:30.